Cześć, witajcie serdecznie. Z tej strony Krzysztof, 25 sierpnia, pora co nieco zaktualizować. Moi drodzy, wszystko co powiem nie jest poradą inwestycyjną, a cała analiza jest tylko do odczytywania informacji. Jeżeli nie potrafisz analizować, no to niestety nie ma sensu oglądać, ponieważ analizę trzeba dalej prowadzić po tym jak oglądniesz to wideo, ponieważ rynek jest dynamiczny. Moi drodzy, co dzisiaj bierzemy na warsztat? Dzisiaj bierzemy na warsztat USD, PLN, Euro, PLN, no bo waluty coś tam się ruszyły, zwłaszcza złotówka i dolar. Bierzemy sobie z akcji Zameta, Energy Fuels i Asbis. I tu jeszcze takie pytanko od Tomiego, od Tomi Trega, odnośnie pytania T plus 2, czyli dywidendy, co jeżeli sprzeda ktoś wcześniej, to słuchajcie, ja tak ogólnie rzecz biorąc szybciutko wyjaśnię. Chodzi o to, że ta ex-data, która jest dywidendy, w tym czasie, jeżeli jest ta ex-data, czyli to prawo do dywidendy w tym dniu, musimy w tym dniu posiadać akcje i najlepiej, gdybyśmy je mieli minimum 2 dni wcześniej na swoim koncie. Jeżeli dzień wcześniej ktoś sprzeda te akcje, no to słuchajcie, siłą rzeczy nie jest już ich właścicielem, czyli w dniu prawa do dywidendy właścicielem akcji jest ktoś inny, ponieważ sprzedałeś te akcje komuś innemu, prawda? Więc na ex-data musisz posiadać dywidendy i nieważne, czy masz 5, 10 czy 15 dni wcześniej kupione to, zasada jedna, 2 dni wcześniej i na ex-data musi być posiadane na twoim koncie akcje. Słuchajcie, szybciutka, że tak powiem, autoreklama. Jeżeli chcielibyście dołączyć do mojej grupy GT, gdzie między innymi macie cały kurs analizy technicznej od A do Z, strategie, którymi się poruszam na rynku, mamy też spotkania od poniedziałku do czwartku, analizy, czyli szukamy okazji, portfel edukacyjny na żywym rynku, sobotnie live'y i dużo, dużo masa wiedzy, to serdecznie zapraszam, link w opisie, lecimy sobie moi drodzy już do walut. USD PLN, Euro PLN, dwa wykresy moi drodzy. Jeżeli chodzi o złotówkę, to ona się w końcu wydostała z tego ruchu bocznego i zbliżamy się do powtórzenia jakby największej korekty. To jest to miejsce 3,78. I teraz tak, to miejsce jest jak dla mnie miejscem atrakcyjnym, może nie tyle do handlu USD PLN walutowego, co moi drodzy do nabywania spółek dywidendowych, czyli ogólnie rzecz biorąc, jeżeli kupujemy jakąś spółkę dywidendową, gdy złotówka jest mocna, to później, gdy zacznie się osłabiać, a to jest moi drodzy mniej więcej taka średnia powiedzmy, chociaż nawet tą średnią można byłoby podciągnąć, no to to jest taka średnia kilkunastoletnia, gdzie powinniśmy dalej kontynuować tą średnią, no bo Polska już jako kraj rozwijający się, no nie wiem, więc powinniśmy to dalej, moi drodzy, kontynuować, czyli dalej w dłuższym terminie osłabiać się do dolara, no bo mamy tą inflację mimo wszystko większą, prawda? Dlatego 3,78 to jest taki poziom, który jest już fajny, natomiast jeżeli tutaj nie będzie tego bronić, no to jest jeszcze 3,53, taka ostateczna granica na złotówce, ale to, moi drodzy, byłoby troszkę zagrożeniem dla polskiego eksportu, ponieważ eksporterzy no już mocno dostają po tyłku, a co dopiero jakby ta złotówka się umocniła i trzeba byłoby płacić za dolara jedyne 3,53, czyli w tym przypadku, moi drodzy, na przykład ja też ostatnio na grupie podawałem przykład, na przykład taki KGHM, pomimo że notowania miedzi by rosły w górę w dolarze, no to KGHM by na tym za bardzo nie zarobił, prawda? Ponieważ jako eksporter, powiedzmy rozliczany w dolarze, no bo gdzieś tam eksportuje na cały świat, te jego przychody będą mniejsze, tak? Ponieważ ta złotówka jest, moi drodzy, byłaby mocniejsza, więc takie poziomy 3,53, no to już jest taki poziom, że tak powiem, na ten moment graniczny, no ale zobaczymy, no rynek, wiecie, lubi różne rzeczy robić, natomiast jak dla mnie okazja już się jakby zaczyna do budowania spółek bardziej dywidendowo, bo w przyszłości ten procent oczywiście z dywidendy przeliczając później do złotówki byłby atrakcyjniejszy na rynku amerykańskim, dywidendy z rynku amerykańskiego. Natomiast 3,53 niewykluczone. Euro PLN nie rusza się na chwilę obecną i moi drodzy, świadczy to o czym? Świadczy to o tym, że ruch złotówki umacniającej się wywołany jest tylko i wyłącznie tym, że dolar się osłabia.
Czyli jeżeli euro PLN się tutaj nie rusza, no to nie ma jakiegoś tutaj popytu na złotówkę, że ta złotówka się umacnia, moi drodzy. Jest to tylko i wyłącznie ruch, że tak powiem, skierowany na to, że dolar się osłabia, no to złotówka się umacnia i nic poza tym. Czyli nie ma tutaj jakiegoś większego popytu na złotówki, dopóki go nie będzie, no to tak to będzie wyglądać. Czyli na euro PLN-ie na razie ruch boczny, może tam lekko puści, jak dolar się jeszcze mocniej osłabi, i to tyle tak naprawdę. Natomiast na euro PLN-ie w dłuższym terminie, moi drodzy, nawet gdybyśmy tutaj coś tam, to jest co to euro USD, to nie interesuje mnie, euro PLN, nawet gdybyśmy coś tutaj spadli, no to dalej będziemy się poruszać w trendzie jakby tym całym wzrostowym, prawda? Więc tutaj każdy ruch poniżej w mojej opinii będzie tylko tymczasowym jakimś tam ruchem, prawda? No chyba, że będzie krach ogólnoświatowy, no to może coś innego. Ale jeżeli nie będzie żadnego krachu, nie będzie żadnej niespodzianki, no to moi drodzy, nic tutaj za bardzo się nie zmieni. Taki przedział 4,18, 4,13, 4,26, jeżeli, tak jak mówię, gdzieś tam będzie dalej ta tendencja, no to tutaj jest to bez różnicy tak naprawdę. Dobra, moi drodzy, przechodzimy sobie do, tak, z waszych komentarzy Zamet, jako albo Asbis, bo akurat mam tu włączonego Asbisa. Moi drodzy, na Asbisie chyba kiedyś robiłem analizę, no i wygląda to tak, że mieliśmy tu strefę popytową i tu jakąś strefę popytową, z której teraz reagujemy. Natomiast nie wiem, czy wam mówiłem, ale Asbis, no jak dla mnie, nie jest taki do rozegrania przyjemny. Dlaczego? Dlatego, że jest ryzyko powtórzenia tej korekty, moi drodzy. Czyli tej korekty dużej, prawda? Jest to ryzyko tutaj. Jeżeli tu już przełamaliśmy trend wzrostowy, czyli złamanie tego dołka, no to jest tutaj takie ryzyko, że Asbis, moi drodzy, no będzie chciał niżej spadać, prawda? Czyli ogólnie rzecz biorąc, przynajmniej do korekty tej ostatniej. Zauważcie, że jest to też jednofalowa korekta, taka typowa jedna fala, gdzie może być to w przyszłości uznane za korektę pędzącą. Więc to są jakby te poziomy na Asbisie. Oczywiście jest tu strefa popytowa, nie mówię, że tu korekt nie będzie, no bo wykres jakby nie było, tu jest też 618. Jakby nie było, to moi drodzy, no wykres faluje, prawda, więc zawsze gdzieś tam te korekty będą. Natomiast tu jest taki poziom na Asbisie jak dla mnie. I dopóki nie przebije, nawet jak przebije OPS-a, tutaj też się nic nie zmienia, moi drodzy, więc kurczę, tu miał szansę odbić z tego miejsca taką trójką po prostu, miał pierwszą falę, głębsze zejście i mógł się tu zbudować dalej pod kontynuację trendu. Jeżeli tego nie zrobił, to jest wiadomość, informacja, nie ma siły, chcemy spadać dalej. Prawda, no proste informacje z wykresu, więc na Asbisie jest strefa popytowa, osobiście za grosza bym tu nie postawił, prawda, to nie oznacza, że nie odbije, tak, ale technicznie bym tu nie zagrał tego, ponieważ jest za duże ryzyko, że nawet jak tu coś odbije, to gdzieś tam i tak jest za duże ryzyko powtórzenia tej korekty, więc dla mnie tu okazji nie ma i też jakby tak to wygląda. Energy Fuels, moi drodzy. Kurczę, grałem to ostatnio z tego miejsca było grane, moi drodzy, i się nic tu nie zbudowało, kompletnie nic się tu nie zbudowało. Tak patrząc na tygodniówkach, moi drodzy, to kurczę, chyba za dużo razy mówię, moi drodzy, to wygląda to tak, że dostaliśmy ruch w górę, w zasadzie powtórzenie tej korekty, dostaliśmy ruch w dół poprawny, dostaliśmy kolejny ruch w górę i zobaczcie na tą czerwoną świecę. Ta czerwona świeca zmiotła wszystko, czyli zmiotła nadzieję, że stąd się zbuduje coś więcej na Energy Fuels. No właśnie, i dlatego mówię, że trzeba to cały czas aktualizować, moi drodzy, bo rynek jest cały czas żywy, więc tak nie można polegać na analizie raz zrobionej. Pamiętajcie o tym, że dlatego musicie analizować, jeżeli oglądacie analizy. I teraz to wygląda tak, że mamy tutaj trójkąt, bo to korekta okazała się płaska w tym przypadku, czyli, moi drodzy, zwyczajny trójkąt, który powinien być ostatnią falą, jakby nie było w tym ruchu tutaj spadkowym. Więc jeżeli to byłaby ostatnia fala, no to, moi drodzy, kurczę, no to w ruchu bocznym byśmy się poruszali dalej, czyli ta strefa tutaj jakby dalej była broniona. Dlatego tutaj nie mam analizy. Szczerze nie mam, bo to było jedyne miejsce, z którego mogliśmy wystartować w górę, prawda? Zmierzę sobie to jeszcze zewnętrznie. No jest tu 1,618, czyli zgadzałoby się z zasięgiem trójkąta, czyli jakby to miejsce technicznie. Ale czy tu będzie też tylko korekta? Cholera go wie, prawda? Cholera go wie. Czyli tak naprawdę
To miejsce, ok, jeszcze to miejsce. Jeżeli to miejsce nie, no to dopiero 786, czyli 308. I to już jest konkretne miejsce, bo mamy tu układ harmoniczny, czyli z tego układu harmonicznego to już jest takie konkretne miejsce, no ale tam jest daleka droga do tego, jakby nie było jeszcze. Czyli ogólnie rzecz biorąc, z tego miejsca jest tu układ harmoniczny pod 786, ale tak przystankowo, no to na UUU to jest to miejsce, z 16, o może tak, i zasięg trójkąta z ostatniej korekty płaskiej. Więc tak to wygląda, więc tu się nic nie dzieje. Szansa była, sam to grałem, no ale, no widzicie, nie dało, tak? Ta czerwona świeca tu zmiotła jakby te szanse. No i lecimy do zamet. Zamet. Też tu jakąś analizę robiłem. Pierwsza strefa popytowa zareagowała tylko korektą i teraz jesteśmy w drugiej strefie popytowej. Zobaczmy sobie korektę 1:1, czyli powtórzenie tej ostatniej korekty, ale już widzę, że łamiemy to powtórzenie. Tak, nieładnie. Nie, dlaczego nieładnie? Ano dlatego, że... Tu jeszcze patrzę na ten dołek. Ano dlatego, że powinno to być bronione. Czyli ogólnie rzecz biorąc, jeżeli to nie jest bronione... Czekajcie, sobie tu zobaczę ten dołeczek. No... tak sobie patrzę. Dobra, zmierzmy sobie zewnętrznie pierwszą korektę, bo ta pierwsza korekta jest tu ważna. Natomiast to, co już mi się nie podoba, to, że ta fala jest taka wyciągnięta mocno w dół. Jeżeli tu powinna być zdrowa korekta, to ta fala powinna się tu zakończyć, tu. To takie dziabnięcie w dół jest dość kluczowe. Więc moi drodzy, nie będę tutaj, jakby nie widzę okazji, jakby też dla siebie na przykład na takim zamecie, ale dla tych, którzy prowadzą, no to powiem jedno, nie może zostać przebita ta strefa, okej, nie może zostać przebita ta strefa, bo wtedy, no, otwiera się droga na głębsze poziomy na zamecie, na głębsze poziomy. Co prawda tu jeszcze mamy 618, ale to też chyba tylko pod korektę, więc wtedy się otwierają głębsze poziomy powrotu, moi drodzy, te miejsca tutaj się, do ruchu bocznego tak naprawdę. Natomiast no tu jeszcze tą 618 w sumie bym zobaczył. Czyli po przebiciu jakby tej strefy ta 618 jeszcze tutaj. Okej. Okay. Jeszcze sobie zobaczę 2058 jak tu wychodzi po pierwszej korekcie. W tych miejscach. Kurczę, jest tutaj nadziebane, dlatego mówię, że tutaj nie ma nic takiego mocnego, bo ta korekta nie została broniona. Jak nie zostaje broniona korekta, to zawsze jest ciężko później sobie taką strefę tu zrobić. Więc tak, gdybym to rozgrywał, może powiem tak, gdybym chciał to rozegrać tego zameta, to grałbym go z 716, nawet nie z tej 618, tylko grałbym to z 716 i tylko pod korektę, czyli tak naprawdę nic więcej, czyli tylko, moi drodzy, korekta w górę tego typu i potem bym się spodziewał jeszcze jednej fali w dół po tej korekcie, prawda? Czyli tutaj bym grał z tego miejsca 716 na zamecie, to jest 2058 ostatniej korekty, strefa 618. No to, natomiast tutaj trzeba, jak przebije tą strefę oczywiście mówię, tak? Bo tu się może też korekcyjnie zbudować, na przykład teraz korekta, powtórzenie korekty i wtedy byśmy mieli ostatnią tutaj tą piąteczkę powiedzmy, prawda? Więc tak bym to widział, moi drodzy. Gdybym chciał zagrać, to tylko 716, tu niczego bym nie grał teraz, bo jest to dla mnie nieczytelne, znaczy czytelne, no przebiła korektę, nie zareagowała z jedynki, to jest dla mnie sygnał, że nie ma siły, czyli wszystko co tu zrobi i tak nie będzie mieć siły, w mojej opinii oczywiście, natomiast jest tu popyt, to na pewno, jest tutaj to wyciągane, ale gdyby po korekcie przebijało tą strefę, no to 716 myślę, żebym zagrał, pod warunkiem, a nawet nie. Nawet jakby powtórzył tą korektę tutaj zamet, to i tak tą strefę bym tu zagrał. Okej, okay, no to tylko tyle. A potem bym się i tak oczekiwał spadku dalszego, mimo wszystko. Więc tak to na zamecie wygląda. Zobaczę sobie jeszcze, czy są jakieś może prognozy. Nie ma, jak to na polskich spółkach, dlatego nie lubię polskich spółek, bo tu, moi drodzy, nic nie ma. Technicznie patrząc na zamet, zrobiliśmy ruch w górę, powinniśmy zrobić głębokie zejście przynajmniej do tego poziomu. Albo jeszcze niżej do złotej strefy. Technicznie, podkreślam, prawda? Więc technicznie tak to powinno wyglądać. No i tyle. Wszystkiego dobrego Wam życzę, miłego jeszcze weekendu i do usłyszenia w przyszłym tygodniu. Trzymajcie się, hej.